Dziękuję bardzo. Kontynuuje pani posłanka Maria Małgorzata Janyska. Dziękuję bardzo. Panie pośle, dzisiaj pan zobowiązał się przed komisją, że będzie pan mówił to, co mu jest wiadome. Na wiele pytań, które są niezwykle istotne, dotyczące poważnych bardzo spraw, dotyczących informacji z ABW, z AW, dotyczących programu Poland Business Harbor, mówił pan, że nie ma wiedzy, że nic mu nie wiadomo, że pan sobie nie przypomina, że pan na przykład nie jest w stanie o czymś tam powiedzieć, czy ta informacja była, czy jej nie było, że pan po raz pierwszy coś słyszy, że być może z tego powodu, że pamięć jest zawodna. W związku z tym chciałam skonfrontować takie trzy sytuacje i pana wypowiedzi, czy to były pana wypowiedzi. Pierwsza została już przedstawiona na tym filmiku, więc już nie będę o nią pytała, o to, że określił pan te sprawy wizowe, że to było niewielkie przestępcze przedsięwzięcie, które wpadło przez przypadek, ale poświadczył pan, że ma wiedzę zupełnie niezłą, bo był wtedy wicepremierem. Chcę zapytać o pana wypowiedź ze stycznia 2024 roku, inną, gdzie pan powiedział do mediów, że nigdy nie mówiłem, że nie było afery wizowej. Mówiłem, że nic o tym nie wiem. Czy powiedział pan tak? Styczeń 2024. Proszę odpowiedzieć tak bądź nie, bo to jest krótkie, konkretne pytanie. Ja po prostu poszczególnych wypowiedzi dla prasy, szczególnie tych, które padają w trakcie takiego ataku dziennikarzy na mnie, którzy bardzo często... Ale jest pan wytrawnym politykiem, za takiego pan się uważa. Tutaj pan zawsze podkreśla sobie bardzo wysoki poziom, więc jestem przekonana, że pan jednak powinien pamiętać. Podkreślam może niski poziom innych, a nie swój wysoki. To jest zasadnicza różnica. Proszę pana, no wie pan, są na to oczywiście odpowiednie określenia, ale nie będę z szacunku dla komisji, dla słuchaczy wkręcała się w ten temat. Proszę mi powiedzieć, czy to była pana wypowiedź. Czy pan pamięta tą wypowiedź? Nie pamiętam, ale nie pamięta, jeżeli pan chodzi dobrze. O... Jeżeli kolejna ale, kolejna ale, wypowiedź. Ja prosiłam tylko tak, bądź nie. Ale dobrze, ale... Zadaję kolejne pytanie, ale panie pośle. Zadaję kolejne pytanie, tak, ale ja może zadaję jednak kolejne pytanie. Pozwolę, jednak pani pozwoli, że ja z prośbą o odpowiedź tak, bądź nie. Doprecyzuję sens tej odpowiedzi. Nie, ja pytałam tylko, czy to była pana wypowiedź. To była moja tak, wypowiedź, dobrze. Jeśli rzeczywiście była, to ona niewątpliwie dotyczyła tej wielkiej afery, która była zorganizowana, tego gigantycznego kłamstwa, o którym Nie, nie, pan powiedział, mówiłem. Nigdy nie mówiłem, że nie było afery wizowej. Mówiłem, że nic o tym nie wiem, więc pan tu potwierdził, że była afera wizowa. W tym samym, to było po zatrzymaniu pana Wawrzyka, gdzie pan również powiedział, że pan nie wie, kto to jest. Czy pan tak powiedział, że nie wie pan, kto to jest Piotr Wawrzyk? Pani, ale proszę odpowiedzieć tak, bądź nie, bo to jest krótkie, oczywiste pytanie. Na to, pani, czy pan tak powiedział? Ja mogę pani tylko powiedzieć tak, że oczywiście wiedziałem, że on był wiceministrem spraw zagranicznych, natomiast jeżeli chodzi o kwestię jego Czyli pan skłamał wówczas? Czyli pan skłamał wówczas? No proszę panią, no, czy to był taki wybieg? Czy pani uważa, że można opinię publiczną w ten sposób wprowadzać w błąd. Przecież pani doskonale wie, że ja nie mówiłem tego w tym sensie. Nie wiem, w jakim sensie pan wiem, mówił, bo określenie ale nie wiem, nie kto to odpowiedzieć. Jest. Nie wiem, kto proszę to jest, mi jest pozwolić dość oczywiste. Odpowiedzieć. Ja ale proszę nie podnosić w tym głosu. Sensie, że Mówmy nie spokojnie, wiem, proszę kim on nie jest. Podnosić głosu. Ale przepraszam wobec tego, jeżeli pani to, panią to uraziło, to przepraszam. Natomiast ja chcę pani powiedzieć, że tu chodziło o jakąś głębszą wiedzę na temat pana Wawrzyka, o jego przeszłości. Czyli nie wiedział pan, kto to jest w sensie głębszej wiedzy, tak? Dobrze. Ewentualnych powiązań, etc., etc. Pracując, no, mówiąc, a nie o tym, że był wiceministrem, bo o tym pracując w rządzie wiedziałem. Nie miał pan głębszej wiedzy, kto to jest. Dobrze. I teraz jeszcze, panie pośle, wrzesień 2023 rok, przed wyborami. To nie jest afera, to nie jest nawet aferka, to jest jakiś głupi pomysł, który niektórzy próbowali wykorzystać podczas, i powiedział pan to podczas wystąpienia w Toruniu.
czyli bardzo różne wypowiedzi. Raz to była afera, raz była aferka, raz było coś, co wpadło przez przypadek, nie wiem, czy przez okno, czy przez drzwi, ale dowiemy się o tym na tajnym, na utajnionym posiedzeniu. Ale to pani w tej chwili zadaje pytanie, czy podsumowuje? Podsumowuje pana wypowiedź. Na to ja pani odpowiadam, że między tymi wypowiedziami nie ma żadnej sprzeczności. Rzeczywiście to, co się rzeczywiście stało, było aferką, wielkiej aferą, o której nie wiedziałem, nie było. Wszystko się zgadza, a to, co jest, pani tutaj robi, to jest próba po prostu wprowadzania w błąd, nie, no, co bardziej ja naiwnych obserwatorów. Ja pytam tego o konkretne pana wypowiedzi. Powiedział pan, odnosząc się do programów, Poland Business Harbor, że sprawa programów rządowych jest nie do końca uregulowana. Ja sobie tutaj zapisywałam, żeby nie być gołosłowną, cytuję pana. Jak to jest możliwe? To w takim razie, po co jest regulamin pracy Rady Ministrów, który bardzo ściśle określa dokumenty i programy? Czym są i w jaki sposób muszą być formalizowane? Czy był przestrzegany, czy według pana wiedzy był przestrzegany regulamin pracy Rady Ministrów za czasów, gdy był pan wicepremierem? Nie zajmowałem się tym, więc nie potrafię pani w tej chwili odpowiedzieć na 100%, ale jestem głęboko przekonany, że był, że sekretarz Rady Ministrów o to dbał. Ale pan jako wicepremier był również zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracy Rady Ministrów, tak? A ma pani jakiś przykład, że nie przestrzega? Mam pytanie, czy proszę mi odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Czy był pan zobowiązany? Nie, no oczywiście, że byłem zobowiązany. No ale nie wie pan, że ściśle reguluje na przykład dokumentowanie, formalizowanie decyzji postępowania Rady Ministrów. Kolejne pytanie. Rady Ministrów nie wątpiłem. Tak. Kolejne pytanie. Czy wie pan, czyja to była inicjatywa legislacyjna dotycząca projektu rozporządzenia powstałego wiosną 2023 roku, które to rozporządzenie zakładało rozszerzenie trybu decyzji ministerialnych w kwestii uzyskania wiz? Nie jak pierwotnie zakładano tylko w odniesieniu do Białorusi, ale także na 20 kolejnych krajów i wymienię te kraje, bo to jest bardzo ważne. Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Innymi słowy można powiedzieć, że ten projekt zakładał wprowadzenie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z tych krajów, w większości z krajów islamskich. Czyja to była inicjatywa? Czy panu wiadomo coś w tej kwestii? Jest mi coś wiadomo na temat tego rodzaju inicjatywy legislacyjnej, która odnosiła się jednak do krajów afrykańskich i która została zatrzymana. Natomiast co do tej inicjatywy, to nie wiadomo panu. Nic. Nie wiem. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy tego typu sprawy dotyczące właśnie legislacji, czy działań rządu, służb, instytucji, które dotyczą tego obszaru ewentualnego ryzyka migracyjnego, czy zagrożeń związanych z migracją, analizowaliście z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony państwa na Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa? Tak. W komitecie, kiedy byłem jego przewodniczącym, na posiedzeniach komitetu, kiedy byłem jego przewodniczącym, no to była jedna z głównych spraw, ale zdecydowanie w tym aspekcie wschodnim, białorusko-rosyjskim. To była sprawa o wielkim znaczeniu praktycznym i trzeba było się przed tym bronić. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, te związane z napływem do Polski pracowników, powiem tylko tyle, że były w tej sprawie duże naciski ze strony przedsiębiorców, którzy tych pracowników poszukiwali ze względu na to, że Polacy, tak jak to miało miejsce w innych rozwijających się i bogacących krajach, po prostu różnych prac nie chcieli już wykonywać, a poza tym no, bezrobocie było, no i ciągle jeszcze jest. Miejmy nadzieję, że ciągle będzie. Ale programu bardzo niskie i w związku z tym
rzeczywiście w niektórych zakładach, na przykład mięsnych, no około połowa załogi to była załoga właśnie z tych państw. Tego Ale rodzaju programu... sprawy nie były jednak traktowane przez Komitet Bezpieczeństwa jako sprawy wchodzące w zakres jego działalności. Czyli programu Poland Business Harbor też nie analizowaliście z tego punktu widzenia, mimo że jak się okazało według informacji już oficjalnych agencji wywiadu, że część osób, które się ubiegało o tą wizę, zrealizowały pobyt na terenie strefy Schengen, wyjeżdżając na zachód Europy. I to jest to podważenie zaufania do naszego kraju, które wynikało być może z zaniechań i braku zainteresowania, nie wiem, czy celowego, czy przypadkowego, bo pan nie ma wiedzy na ten temat, więc pan na pewno o tym teraz nie powie. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani posłanko.